Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Czekaliście na nowe polecane. Mam dla Was dobre informacje, ale też wiele znaków zapytania, do których oczywiście przejdziemy dosłownie za momencik. Zaczynamy. Zatem czas na szczegóły. I jak już informuję Was na wstępie, rynek pecetów to prawdziwa sinusoida. Po tym niemrawym, słabym wręcz początku roku mamy całkiem udaną końcówkę lutego i naprawdę dobry marzec. Chodzi oczywiście o ceny kart graficznych, a także ich dostępność, bo jeśli chodzi o pozostałe komponenty, tutaj nie ma większych zmian. Pamięci operacyjne czy dyski SSD trzymają się swoich cen. Nawet dobre informacje mam dla kupujących procesory. Zobaczcie proszę na gruntującą się pozycję 12 generacji procesorów Intela czy na obniżki cenowe Ryzenów. To są dobre informacje dla kupujących. A teraz kilka słów wyjaśnienia, jak będzie wyglądał rynek PC-ów w kolejnych kilku tygodniach. Przede wszystkim nie jestem ekspertem od rynków finansowych, od kryptowalut, a także od sprzedaży komponentów komputerowych. Wydaje mi się, że wydawanie osądów albo przewidywanie pewnych rzeczy, mówiąc o tym, że jest to bardzo prawdopodobne bądź niemalże pewne, należy do osoby, która zna się czy jest ekspertem w tych trzech dziedzinach. Myślę, że takiej osoby chyba nie znajdziecie, a jeśli tak, to finszuję. Ja tylko mówię o prawdopodobieństwie. Zbieram dane, analizuję je i przedstawiam je w mniejszej lub większej formie. Tylko w takiej roli tu występuję. To do Was należy decyzja o zakupie, a wiemy, jak wygląda sytuacja, obecna sytuacja w geopolityce, jak wyglądają rynki finansowe, jak wielu analityków mimo wszystko rynków finansowych w roku 2021 myliło się, na przykład co do stóp procentowych. Oni przewidywali, że pod koniec roku 2022 te stopy procentowe podskoczą, czy do tego czasu o 0,25%. No, takie były dane podawane przez wielu analityków. Natomiast, jak mówię, ta sytuacja jest tak zwariowana, że ciężko przewidzieć to, czy na przykład dolar, dziś kosztujący ponad 4,40, wpłynie na ceny komponentów komputerowych, czy na ceny kart graficznych w kolejnych 3-4 tygodniach. Prawdopodobieństwo jest duże, ale czy tak się stanie? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wypowiadam się już na ten temat, żeby po prostu też nie wzbudzać takiego poczucia zamieszania, niepotrzebnego, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, nieważne. Przechodzimy teraz do konkretów, czyli do tego, jak wyglądają polecane w marcu roku 2022. Oczywiście w skrócie wszystko podaję tutaj na samym początku tych polecanych, a teraz przechodzimy do konkretów, czyli zestaw za 1100 zł. Wszystko zostaje po staremu: Celeron G5905, płyta główna MSI na chipsecie B560, no i oczywiście zestaw dwóch kości G-Skill o pojemności 8 GB. Zestaw za 2,5 tysiąca złotych, również bez większych zmian, no poza kartą graficzną. Tutaj mamy już wydajniejszego w porównaniu z zeszłym miesiącem GTX 1650 i to na GDDR6, kosztującego, uwaga, uwaga, 1000 zł. Więc dziś ta karta weszła w cenę GTX 1050 Ti z początku lutego tego roku, więc jest całkiem ok. KFA2, tutaj nie ma co się oszukiwać, jakość wykonania tej karty, jakość podzespołów nie jest najwyższa, typowo budżetowy model karty GTX 1650. To taka ciekawostka, że także udało mi się w tej cenie w okolicach 2,5 tysiąca złotych zmieścić z 16-gigabajtową pamięcią operacyjną. Taki fajny dodatek, a myślę, że jednak kupując komputer dziś w roku 2022 nie ma co patrzeć nawet w tak tanim komputerze na pamięć 8-gigabajtową. Przyznam, że już od ładnych kilku miesięcy nie było tak wydajnego zestawu komputerowego w tej cenie, więc naprawdę jest ok, jak na obecną chwilę. 3600 zł. Słuchajcie, zostajemy przy i3, ale mamy RTX 3050, czyli już kartę, która pozwoli Wam skorzystać z ray tracingu. Bardziej chodzi o DLSS. Tutaj to jest na pewno spory dodatek, a zestaw kosztuje 3635 zł. Kliknę sobie w niego, sprawdzę, jak to wygląda teraz. No, podrożał o niecałe 50 zł. Cały czas RTX 3050 jest drogi. Ta karta powinna kosztować, bo przez chwilę kosztowała, w okolicach 1400 zł. Na obecną chwilę kosztuje blisko 1900 zł. Jest bardzo blisko RX-a 6600, jednak dużo wydajniejszego, ale nie dysponującego DLSS. I trójka, moim zdaniem, to jest maksimum, jakie oferowałbym do RTX-a 3050.
czy może raczej no nie zaoferowałbym na pewno lepszej karty graficznej do i3 10100F. W bardzo podobnej cenie jest i3, no i teraz zapomniałem nazwy, bo ta nazwa jest dosyć skomplikowana. i3, tak. No, te nazwy Intela są przeokropne. i3 10105F, czy może 10105F. Okropieństwo totalne. Dalej mamy zestaw za 4300 zł i tutaj znajdziemy i5 11400F z RX-em 6600. Całkiem fajny wybór w tych pieniądzach, szczególnie jeśli popatrzymy na to, co się działo w ostatnich kilku miesiącach i jakie zestawy były oferowane w tej cenie, na przykład komputery z GTX-em 1660 i no niekiedy nawet i3 10100F. Tutaj to się zmienia na i5 i na RX-a 6600. Jedziemy dalej, bo dzieje się dużo w tych budżetach w okolicach 5000 zł. Otóż, kupując zestaw za 5000 zł, mamy w dyspozycji także i5, także płytę główną na chipsecie B560, ale uwaga, uwaga, RX-a 6600 XT. Niekiedy w tych pieniądzach można znaleźć RTX-a 3060 i tutaj faktycznie może on być lepszym wyborem dla osoby, która chce skorzystać z DLSS, która także działa na Opticsie w Blenderze. Ktoś na to zwracał ostatnio mi uwagę w polecanych, więc mówię o tym tak, by temat był jak najbardziej otwarty. O proszę, polecałem tę płytę, a jej już nie ma w tej cenie 450 zł, czyli bywa i tak, że te płyty się wyprzedają. Aczkolwiek myślę, że oferta RX-a 6600 XT to jest mem po prostu, bo zawsze kiedy nagrywam polecane, to karty znikają. No dzisiaj już za RX-a 6600 XT musicie zapłacić blisko 2800 zł, a RTX 3060, zobaczmy, 2900 kosztuje, czyli dzisiaj w tej sytuacji stówkę taniej jest RX 6600 XT od RTX-a 3060. Nieduża różnica cenowa. No i tak to mniej więcej wygląda w zestawie za 5000 zł. Doposażyłem ten zestaw w chłodzenie, a także w lepszą, ciekawszą obudowę. No i ta płyta główna także miała być lepsza od tej w zestawie za 4300 zł. 5700 zł. Tutaj zostajemy przy i5 11400F. Alternatywnie można wyposażyć się w procesor 12 generacji z odpowiednią płytą główną na chipsecie B660, ale uwaga, w tej cenie mamy już RTX-a 3060 Ti. Mamy, mieliśmy. Uwierzcie mi, że jeszcze rano to wszystko było aktualne. Teraz RTX 3060 Ti, ten najtańszy, kosztuje 3400, czyli znowu jest on droższy o 200 od tego, który polecałem Wam dokładnie tutaj. Czyżby już ta podwyżka dolara nas dosięgnęła i dosięgnęła polecane zestawy komputerowe, a może kończy się to okienko na tańsze karty? Ja tylko mówię o tym z dużym prawdopodobieństwem albo małym prawdopodobieństwem. Absolutnie nie chcę wyrokować. 6900, moi drodzy. Spójrzmy od razu na koszyk, który jest aktualny bądź nie. No proszę bardzo, już 3070 Ti w tej świetnej cenie zmył się. To jest trochę taki wstyd dla mnie, że nagrywam polecone dzień po ich złożeniu i znowu ceny zmieniają się w kalejdoskopie. Proszę bardzo, najtańszy model 3070 Ti kosztuje 4300 zł. No cóż, tak to wygląda. 9000 zł, tak, był ten sam polecany 3070 Ti, więc trzeba doliczyć do ceny tego komputera plus 200 zł. Tutaj trochę się rzeczy pozmieniało. Zostałem co prawda przy płycie głównej i przy procesorze, ale na przykład zmianie uległ zasilacz na TOWPOWERA GF o mocy 750 W. No a w zestawie za 13000 zł mamy RTX-a 3080 Ti, tyle że ten zestaw tak naprawdę nie ma sensu, o czym informuję Was pod trzema gwiazdkami, ponieważ stosunek cena-wydajność tej karty pozostawia wiele do życzenia. I tak to wygląda, słuchajcie, jak zwykle, już tradycyjnie, kiedy nagrywam polecane, te ceny zmieniają się na niekorzyść konsumentów. Przypadek, nie wiem, nie chcę na ten temat dywagować, ale faktycznie do każdego tego polecanego komputera trzeba doliczyć jednak kolejne kilka procent. Mam nadzieję, że jest to tylko krótkoterminowa wyprzedaż komponentów i te ceny wrócą do nas. Chociaż chyba to są takie pobożne życzenia, bo może się okazać, że dolar i inne rzeczy sprawią nam psikusa. To wszystko, dziękuję Wam bardzo, mówił Lipton, pa pa!